Intencje mszy świętych są następujące. Ojciec Jan o uzdrowienie i nawrócenie Aleksandry. Ksiądz arcybiskup w intencji Bogu wiadomej. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Czas Wielkiego Postu jest okazją do praktykowania wiary i miłości na różny sposób. Czynimy to na swoich osobistych i wspólnotowych drogach, które wpisujemy również w tajemnicę drogi Jezusa i Jego Matki. I kiedy teraz zgromadzimy się na Eucharystię, stajemy wprawdzie o nas samych. Czy wsłuchujemy się w Słowo Boga? Czy zachowujemy Jego prawa? Dlatego przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby szukać i ocalać to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który z wysokości krzyża przekazałeś nam Maryję jako Matkę Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Panie, który posyłasz nam swego Ducha,
na odpuszczenie grzechów naszych. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim Słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto Słowo Boże. Kościele święty, chwal Twojego Pana. Kościele święty, chwal Twojego Pana. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele święty, chwal Twojego Pana. Śle swe polecenia na krańce ziemi, a szybko mknie Jego Słowo. On pruszy śniegiem jak wełną i szron rozsypuje jak popiół. Kościele święty, chwal Twojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki,
nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal Twojego Pana. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka, łączymy się również z duchową rodziną poprzez przekaz telewizji Trwam. Pod wieloma względami nasze trudne dni pozostają szansą do zrozumienia, na czym polega istota chrześcijaństwa. Będąc bowiem w Chrystusie i mocy Ducha Świętego, wstępującą miłością Boga ku człowiekowi, jest ono osobistą więzią człowieka z Bogiem oraz pewnego rodzaju przestrzenią dla wyrażenia odpowiedzi wiary człowieka, która dokonuje się w Kościele. Jak podkreśli autor Księgi Powtórzonego Prawa, którą w tych dniach odczytujemy, ta podstawowa odpowiedź zawierająca się w przestrzeganiu Bożych przykazań i postanowień, nie przekracza ludzkich możliwości i nie jest poza zasięgiem wysiłków człowieka. Możemy podczas dzisiejszej Eucharystii wypełnić pierwsze z wezwań. Słuchaj. Słuchaj praw Bożych, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach ludzi i narodów. Może w tym czasie Wielkiego Postu odkryjemy na nowo sens właśnie takiej odpowiedzi wiary i osobistego związania się z Chrystusem, a wraz z Nim odkryjemy nowy i poszerzony wymiar miłości Boga, o którym Chrystus powiedział dzisiaj bardzo wyraźnie: nie przyszedłem, aby znieść prawo i proroków, ale żeby je wypełnić. A że to nowe odkrycie tych tajemnic dokonuje się poprzez niepokój sumień, okres przesileń prawdy, którą słyszymy w codziennych komunikatach, nieraz wśród ciężkich napięć i trudnych doświadczeń, jest jeszcze jednym świadectwem, że Ewangelia Chrystusa
nie przestaje być dla nas drogą prawdy o Bogu i życiu człowieka. Przeżywamy to aż nadto wyraźnie, że świadectwo Ewangelii poprzez narzucane czasom współczesnym modele myślenia o człowieku, spory ideologii, które wydają się być silniejsze i bardziej zaradne od Ewangelii. Ewangelia nie zatraca charakteru wyzwania. Jest darem spotkań i zmaganiem w codzienności każdego chrześcijanina. Przyjmijmy więc jako zadanie słowo, które zapisał jeszcze wówczas kardynał Józef Ratzinger. Kto chce być chrześcijaninem, musi posiadać siłę rozeznania dobra i zła, prawdy i fałszu i musi mieć odwagę bycia niewspółczesnym, jak wszyscy ludzie przyszłości. Wierzymy, że Syn Boży Jezus Chrystus, wchodząc w ludzką historię, w nasz ludzki los, jest wzorem i miarą człowieczeństwa. Właśnie dlatego, że będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, stawszy się człowiekiem, przyjąwszy postać sługi, będąc posłusznym Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. I tym samym Chrystus poszerzył i przekroczył granice człowieczeństwa przez swoją śmierć i zmartwychwstanie ku pełni życia, która jest tylko w Bogu, a my jesteśmy do niej zaproszeni. W Duchu Świętym przez Chrystusa i w tajemnicy Kościoła. Tą drogą wiary i służby musi pójść każdy człowiek, który chce być i stawać się Jego uczniem. Musi być otwarty na Boga, który uzdalnia człowieka nie tylko do odkrycia wartości siebie samego i swojego życia, ale do przyjęcia drugiego człowieka jako brata. Bóg, dając bowiem człowiekowi przykazanie miłości siebie z całego serca i z całej duszy, mówi jednocześnie o poszerzeniu tego przykazania o wymiar miłości bliźniego jak siebie samego. To z woli Stwórcy człowiek będzie stawał się w pełni sobą, jeśli będzie bliższy drugiemu człowiekowi. Albowiem każdy człowiek posiada w sobie dwa wymiary. Jednym z nich jest wymiar zewnętrzny, należący do natury fizycznej i w jakimś stopniu ograniczony. Drugim jest wymiar wewnętrzny, idący w głąb ku nieskończoności. I postawmy sobie pytanie, czym byłoby życie człowieka bez tego drugiego wymiaru i bez odniesienia do Boga? Czymś tragicznym, skazanym na cierpienie i śmierć, rozgrywającym się tylko na powierzchni widzialnego i doczesnego i skończonego świata. Tak wiele zależy nie tylko od decyzji samego człowieka, ale i od punktu odniesienia, jakie człowiek posiada w swoim życiu. Płaszczyzna wiary podpowiada nam, że każdy z nas, a zwłaszcza w tym czasie próby i zagrożeń życia, jeśli tylko zechce, może każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar wstępujący od Boga wykorzystać w tym kierunku, aby w jeszcze większym stopniu stawać się człowiekiem. Również poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Dlatego Kościół przypomina nam poprzez naukę Soboru Watykańskiego II. Człowiek nie może siebie inaczej odnaleźć, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie. Jest to swoiste wołanie o pełnię, o zgodność tego, co objawia się na zewnątrz,
z tym, co pochodzi z wnętrza ludzkiego. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu niejednokrotnie nas poucza, że cześć oddawana Bogu tylko na zewnątrz, bez zaangażowania serca, jest czczą, religijnością i oszukiwaniem samych siebie. Wezwani więc przez łaskę wiary do współpracy z Bogiem, możemy powtórzyć za Mojżeszem i za objawieniem z Księgi Powtórzonego Prawa. Któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? I w dzisiejszej Ewangelii Chrystus poucza nas. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko wypełni. Kto wypełnia przykazania i uczy je wypełniać, ma życie i będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Należy zrozumieć, że bez prawa Bożego, które zostało nam objawione na górze Synaj, i bez odniesienia do Ewangelii Jezusa Chrystusa, człowiek nie osiągnie swojej pełni, a w konsekwencji tylko ludzkich tradycji i uzgodnień, jego świat może stać się zupełnym chaosem, o ile nie samozagładą. Uczestnicząc w tajemnicy obecności i działania Chrystusa w Eucharystii, dopełnijmy słowami naszą modlitwę, słowami poezji Karola Wojtyły. Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej rzeczywistości, tej przejrzystości, z jaką przychodzą ku nam wydarzenia zabłąkane w niewymiernej wierze, w której człowiek jednakże wie, dokąd idzie. Obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia, ucząc się nowej nadziei. Idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej, ku pełni, którą jest Bóg, objawiony w Chrystusie. Pan Bóg jest zawsze blisko nas, ilekroć Go wzywamy i prosimy o Jego pomoc. Pewni Jego bliskości, módlmy się wspólnie. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, obecnego tutaj arcybiskupa Wacława, by w postawie pokornej służby głosili Ewangelię Chrystusa aż po krańce ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych na duszy i ciele, by u Jezusa szukali uzdrowienia, wsparcia i światła w swoich życiowych problemach, a także za tych, którzy służą osobom chorym i zagrożonym, służbom medycznym, porządkowym, pracowników mediów o wytrwałość i potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie ludy ziemi, powierzone posłudze Kościoła, aby otworzyły się na zbawcze działanie Boga Ojca i przyjęły Chrystusa jako swego Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, których Jezus powołuje na specjalną służbę w Kościele, by wielkodusznie odpowiedzieli na Jego zaproszenie
i włączyli się w pracę misyjną. Ciebie prosimy. Módlmy się o jedność dla wszystkich chrześcijan, by usiłując dojść razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, byli wiarogodnymi świadkami Jezusa w podzielonym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, byśmy zawsze byli otwarci na współpracę z łaską i według swego powołania zaangażowali swe siły i talenty w dzieło Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty jesteś zawsze blisko każdego z nas. Widzisz nasze potrzeby i obdarzasz nas swoimi łaskami i darami. Wierzymy, że nas wysłuchujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pójdź do Jezusa, do niebios wraz, w Nim tylko szukaj pocieki tam. On Cię napoi krwią swoich ran, On Ojciec Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu, który uczestniczy w eucharystycznej ofierze. I broń go od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony.
Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój pomiędzy niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. A raz ku morzy, który kładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chciałbym Chrystusa, niech szczerze na życie wieczne. Święty Boże, święty mocny,
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas uświęci chleb eucharystyczny, któryśmy spożyli. Niech nas oczyści z wszelkich grzechów i uczyni godnymi Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na wierność łasce Bożej, którą otrzymujemy każdy z nas z osobna po to, żeby również obdarowywać dobrocią i sercem innych, serca błogosławię. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Gdy